Dla mnie rekolekcje w milczeniu były właśnie znalezieniem tego kontaktu z Panem Bogiem. I tylko ja i Pan Bóg byliśmy na tych rekolekcjach. W ciszy mówi Bóg. I jak usłyszę się Go w ciszy, znaczy ja tak miałam, że jak usłyszałam Go w ciszy, to potem słyszałam już Go wszędzie indziej. Naprawdę poczułam, że jest obecny w moim życiu. Że mnie kocha, że moje życie może być zupełnie inne, lepsze, piękniejsze. Dlaczego w milczeniu? Bo w codziennym życiu za dużo gadamy, za dużo słuchamy radia, za dużo oglądamy telewizji, za dużo jest brzęczenia wokół nas. A w milczeniu słyszymy siebie w środku i Pana Boga. A jeżeli jesteś sam, to jesteś sam i dobrze wiesz, kim jesteś. Dlatego, że nie chciałam do tej pory, nie chciałam żyć na powierzchni, a rekolekcje są życiem w głębi. Chciałam mieć Pana Boga, poznać siebie. Tylko w takim miejscu możesz porozmawiać z Bogiem, zastanowić się nad swoim życiem. Bo Bóg mówi w ciszy, tylko musimy Jemu na to pozwolić i sobie na to pozwolić. Satysfakcja gwarantowana.